Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam przepis na wykonanie takiego właśnie niezapinanego kardigana. Kardigan jest mięciutki, cieplutki, wykonany z włóczki Himalaya Ultra Kashmir. To jest włóczka z domieszką wełny i zużyłam na cały sweter 8 motków. Sweterek wykonany jest na rozmiar 42, ale śmiało możecie go również potraktować jako rozmiar 40, wtedy będzie troszeczkę bardziej oversize'owy. I także myślę, że spokojnie panie z rozmiarem 44 także będą mogły z tego opisu skorzystać. Widzicie właśnie na ekranie przepis na ten sweterek. Link do pobrania tego przepisu znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że korzystając z mojego wyliczenia oczek, wykonacie dokładnie taki sweter pod warunkiem, że użyjecie tej samej włóczki, tego samego rozmiaru drutów i podobnie jak ja ściśle przerabiacie oczka. Sweter robiony jest na drutach z żyłką, ale nie na okrągło, dlatego że on jest rozpinany. Na okrągło są robione tylko rękawy. Druty użyłam numer 7. Natomiast na ściągacze są to druty numer 6. Sweterek robiony jest nie reglanem, ale na zasadzie okrągłego kaczku. Oczywiście wykonywane to razem z kawałkiem rękawów, gdzie co kilka rzędów dodawane równomiernie są oczka. Ja moje swetry wykonywane przeze mnie na drutach zawsze zaraz po wykonaniu piorę. Piorę w płynach przeznaczonych do prania wełny. Delikatnie wyciskam w ręcznik i suszę w pozycji rozłożonej. Po praniu sweter nie zmienił rozmiaru. Dziękuję za uwagę. Napiszcie proszę, czy taka forma Wam odpowiada, czy będziecie w stanie skorzystać z moich przepisów na swetry. Jeśli tak, pojawi się ich więcej na moim kanale. A na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.